Vorhin fragte unser Bruder Jan. Poprzednio zapytał nasz brat Jan. Wenn der Herr so viel Positives in Vers 19 loben kann bei Thyatira. Jeżeli Pan mógł tak wiele pozytywnych rzeczy pochwalić zawartych w 19 wierszu, was fehlte denn dann? To czegoż tu jeszcze brakowało? Wir hatten schon verglichen das, was in Vers 19 sagt, mit dem, was zu Ephesus in Vers 2 sagt. My żeśmy już to porównywali, co jest napisane w wierszu 19 z tym, co znajdujemy w wierszu 2 skierowanym do Efezu. Dass dort die Liebe zum Beispiel nicht erwähnt wird direkt. Tam na przykład bezpośrednio nie jest wymieniona miłość. Sicher aus dem Grund, weil nachher klagen muss, dass sie die erste Liebe verlassen hatten. Z całą pewnością z tego powodu, że co do Efezjan musiał narzekać, że oni opuścili pierwszą miłość. Aber eins hatte die Versammlung in Ephesus noch. Ale jedną rzecz to zgromadzenie w Efezie jeszcze posiadało. Und das war genau das, was Thyatira fehlte. A mianowicie to, co akurat w Thyatyrze brakowało. Wir lesen das in Vers 2. Czytamy o tym wierszu 2. Sie haben böse nicht ertragen können. A nie możesz ścierpieć złych. Sie haben auch die, die sich Apostel nannten und es nicht waren, geprüft und als Lügner befunden. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Sie haben also Männer, die sich Autorität anmaßten und sie nicht hatten, erkannt und abgelehnt. A więc Efezjanie zauważyli wśród siebie mężów takich, którzy przywłaszczali sobie autorytet i nie uznawali ich. Wenn wir dort lesen, dass sie das Böse nicht ertragen konnten, gdy czytamy o tym, że oni nie mogli znieść zła, dann können wir an moralisch Böses denken, wie 1. Korinther 5. To możemy tu o tym, w tym miejscu myśleć o tym moralnym złu, które mamy opisane w liście do Koryntian. Dass sie das nicht geduldet haben in der Versammlung. I że oni czegoś takiego nie potrafili znieść, aby istniało w zgromadzeniu. Wir können auch an lehrmäßig Böses denken. Ale również możemy i pomyśleć o takim złu, które dotyczyło nauki chrześcijańskiej. Solche konnten sie nicht ertragen. I takiego zła oni nie potrafili ścierpieć. In der Versammlung an Smyrna. A co do zgromadzenia w Smyrnie? Haben schon gesehen, da sind es nicht die Werke. To żeśmy już to zauważyli, że nie było istotną rzeczą uczynki ich, sondern das Erdulden, das Ertragen, das Leiden, ale znoszenie i cierpienie tych wszystkich prześladowań. Das ist, was der Herr dort sieht. To było to, co Pan u nich widział. Wenn wir dann aber zu Pergamus kommen, ale gdy przejdziemy do zboru w Pergamie, dann finden wir, dass sie solche hatten, die die Lehre Biliams festhielten, Vers 14. To czytamy, że byli wśród nich tacy, którzy trzymają się nauki Balaama. Und sie hatten solche, die die Lehre der Nikolaiten hatten. I że oni mieli wśród siebie takich, którzy trzymali się nauki Nikolaitów. Es waren also in Pergamus schon falsche Lehrer in der Mitte der Versammlung. A więc tam, w Pergamie, byli wśród zgromadzenia fałszywi nauczyciele. Dort wird aber nur diese Tatsache als solche genannt. W tym liście tylko ta rzeczywistość została wymieniona. Und keine Aussage darüber gemacht, wie die Versammlung sich bezüglich dieser falschen Lehre verhalten hat. A nie znajdujemy tam żadnego opisu tego, w jaki sposób zgromadzenie się zachowało w stosunku do tych złych. Sie waren da. Oni byli tam. Aber in Thyatira geht es einen Schritt weiter. Ale w tym zborze w Thyatyrze posunęło się to o krok dalej. Das lesen wir in Vers 20. O tym czytamy w wierszu 20. Sie haben die falsche Prophetin geduldet. Że oni tolerowali tą złą prorokinię Izabel.
Das ist, was fehlte. To jest właśnie to, czego im było brak. Mindestens das. Przynajmniej tego. Noch einmal, Ephesus konnte das Böse nicht ertragen. Jeszcze raz, Efes nie mógł ścierpieć zła. Und hat falsche Apostel erkannt. I rozpoznał tych fałszywych apostołów. In Pergamus waren schon falsche Lehrer da. W Pergamie już ci fałszywi nauczyciele byli wśród nich. Und in Thyatira wird diese falsche Prophetin geduldet. A w Tiatyrze już ta fałszywa prorokini była tolerowana. Das hat auch uns praktisch etwas zu sagen. To również ma nam wiele praktycznych rzeczy do powiedzenia. Es mag viel Bemühung, Eifer, Liebe in einer Versammlung sein. Może być wiele wysiłków i pilności w zgromadzeniu, zapału. Aber wenn sie böse Lehre in ihrer Mitte duldet, ale jeżeli takie zgromadzenie złe rzeczy wśród siebie toleruje, hat sie den Herrn gegen sich. To z całą pewnością będzie miało Pana przeciwko sobie. Na tym zakończymy rozważanie dzisiejsze.